Witam wszystkich teraz biedny, zapraszam was na kolejny odcinek z League of Legends. Dzisiaj będę grał Akainem, idzie za chwilę co gdzie, jak tylko to ją wykupmy i oczywiście ktoś coś musi także powiedzieć. Welcome, welcome. Agreed. Dobra, więc jak sami widzicie, jestem Akali na midzie. Nie wiem dlaczego mam ping 144, ale to nic. Dobra, na topie mamy Zeda, w jungle mamy Lee Sina, AD Carry, Vayne i Braum jako support. Przeciwko sobie Kha'Zix, Renekton, Brand, Blitzcrank, a także Vayne. Ponownie oczywiście. No, trochę takie opóźnienie jest, ale dobra, przeżyjemy. Dobra, więc może co, parę słów na temat Akali. Naprawdę bardzo mocna postać, ale jednocześnie krucha. Więc może być problem. Bardzo szybko zabijam innych graczy, bez dwóch zdań. Ale tak samo mogę szybko paść, więc no cóż, zobaczymy jak to będzie. Oczywiście przeciwko Vayne jestem naprawdę bardzo mocny, bo mam mam większy damage niż ona. No cóż, będąc w ogóle tak Akali, tak naprawdę muszę czekać na szósty poziom, żeby zrobić coś poważniejszego. To bardziej, że na midzie mam Branda. No i facet, jeżeli jest ogarnięty, no to naprawdę będzie trudno. Akali także można grać na topie i na upartego w jungli. Mam nadzieję, że... fajny skin. Nie, w sumie nie fajnie. Standardowy, takie mam wrażenie. Oczywiście na razie za bardzo zabawić się nie mogę z Brandem. Bo cóż, chłopak ma... No właśnie o tym mówię, na razie się zabawić z nim za bardzo nie mogę. Więc ogranicza się do znowu pasywnej gry. A także grania, no cóż, mocno defensywnego. No oczywiście, próbuję las hitować, jak na razie jednego miną zabiłem. Wyczyn jak cholera. Brand pushuje. Jeśli chodzi o Akali, ona naprawdę bardzo mi się podoba postać. Tylko tak jak wam powiedziałem wcześniej, kurde, jednak potrzebuję tego szóstego poziomu, żeby zrobić komuś kuku. Mam nadzieję, że mój wysoki ping, nie wiedzieć czemu, nie przeszkodzi mi się w ciśnięciu przeciwników. Dobra. Chociaż tak się zastanawiam, czy ogólnie Doran Blade jest dobry. Czy nie lepiej byłoby wziąć ostrze Dorana? Nie Doran Blade, tylko Doran Ring właśnie. Kurde, jeszcze... Niestety nie mogę za bardzo wyliczyć, kiedy powiem zaatakować przeciwnika za pomocą Q. No ja pierdolę, no litości, litości. Nie, jednak Doran, wiecie ludziska, kupujcie ostrze Dorana. Nie kupujcie pierścień Dorana, bo się po prostu nie opłaca aż tak bardzo. No teraz Brand coś jak już się poszuje, ciekawe czemu. Oczywiście mi to jakoś nie przeszkadza. Na szczęście, jeśli chodzi o Akali pasywa, ona ma tam dodatkowy damage, gdy zużyje na przeciwniku skilla. Jakąś tam umiejętność. Więc to jest naprawdę fajne. A także ma spell Vampa, oczywiście.
We travel the same path. No i tak wam powiedziałem, sami widzieliście, ja bez 6 poziomu za bardzo dużo zrobić tak naprawdę nie mogę. Dlatego będę grał jak najbardziej. Oczywiście Zed powinien mi podziękować, bo być może uratowałem mu życie. No cóż, bez ganga się nie obejrzę. Nie obejdzie przynajmniej na chwilę obecną. Dobra, może ja w sumie ta lepiej jak się cofnę. Nie będę ryzykował przecież. Jeśli właśnie chodzi o build do Akali, to mam jeden problem, ponieważ przydałby się, oczywiście jak zapewne wszystkim postaciom, jeszcze jedno dodatkowe okno na item. Bo z Moralicza, tego raczej nie kupię. Lich Bane z Moralicza, tak to się nazywa po polsku z Moralicza, a po angielsku Lich Bane. Tego nie kupię, bo jednak wolę kupić, powiedzmy, Void Staffa. Najajaj, myślałem, że zabiję. Dobra, ja to puszczę, może się przejdę za chwilę na bota. W sumie ta, co mi zależy. A, tam wszyscy się cofają. Dobra, to nie ma co się bawić. Bo jeszcze wiedziałem to, że zginę. Dobra, będę tam mówił SS. Jeśli chodzi o Akai, to jest kurde trochę trudna linia na początku. Bo niestety no, nie powstaje nic innego jak grać naprawdę defensywnie, mega. Ktoś się chciał, pamiętam, Xin Zhao na solo top, lecz niestety tą postacią próbowałem coś zdziałać, ale no, wychodziło jak wychodziło. Czyli po prostu no nie za ciekawie, tak? Dobra, elegancko, listy naprawdę wie grać chłopak. Chyba zginę. Nie, ledwo, bo ledwo. Jejku, jeszcze zobaczycie. Teraz wam powiem, popełniłem mega fatalny błąd. Powstaje pytanie, dlaczego? Biedny, zużyłeś flesza, nie wiem, za późno, za wcześnie. Nie, listen do mnie biegł. Jak wiadomo, bądźcie wiadomo, on ma barierę, dzięki której mógłbym po prostu przeżyć. Jak sam widzicie, ja od niego uciekałem. On mnie próbował dogonić, żeby mnie uratować. No, oczywiście na szczęście wyszło na to, że tak czy siak koniec końcem nie zginąłem. Aczkolwiek, no cóż, jeżeli
macie bardzo mało HP i tak sądzicie, o kurde, mogę za chwilę zginąć, nie przeżyję tego i tak dalej, i tak dalej. I widzicie, że ktoś taki jak Lisin do was biegnie. Janna do was zmierza. Sona, osoby, które mają jakiegokolwiek heala, jakąkolwiek tarczę mogą wam dać. Nie uciekajcie, a wręcz przeciwnie, biegnijcie do nich. Jeżeli będzie ogarnięta ta osoba, pomoże wam. A nie tak jak ja, popełniłem fatalny błąd. Nie wiem, być może nie zauważają go. W co oczywiście wątpię. Chociaż nie, mogłem go nie zauważyć, ale właśnie tak jak wam powiedziałem wcześniej, jeżeli macie możliwość, biegnijcie do tej osoby. Bran teraz już do mnie nie podchodzi, bo wie, że mogę mu zrobić naprawdę coś mocnego. Dobrze, że widziałem jego runy, jakie ma, no mocno im śmieszne. No. Nie wiem, chcę im dać blue? No nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł. No właśnie o tym mówię, nie chcę im dać blue. Sorry! Nie, że bierze mi miniony z linii, następnie mówi mi, żebym poszedł po blue, a potem mi je odbiera. A potem mówi sorry, no. Dobra, Bran na topie, więc będę puszował bota. Dobra, być może się uda coś zrobić, w co wątpię. Dobra, jak się coś udało zdziałać. Spokojnie, ja mu nie zabieram farmy, ja tylko las hituję, bym powiedział. Oczywiście on się tam pluje, on by stracił te miniony po prostu. Więc sądzę i uważam, że lepiej, jeżeli przejdę się po prostu na topa. Nie dam minionom zginąć, a marne. I będę miał z tego jeszcze dodatkowy gold. A jemu farmy na pewno nie ubyło. Jak sami widzicie. Chociaż kurde, naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego mam tak wysoki ping. Dobra, mam prawie, prawie 2000 w zapisie, cofnę. Dobra. Kill dla nas. Okej, okay, elegancko masz Hexteka. Naprawdę, bardzo to się opłaca. Teraz planuję złożyć, już wam pokażę co. Deathfire'kę. Dlaczego powstaje pytanie, dlaczego? Na tej samej zasadzie co powiedzmy Ari czy Anka. Ja mam bardzo... O Jezus, nie powiedziałem SS. No dobra, cóż. Masz SS-a teraz. Ja doskakuję do przeciwnika, następnie używam Grass Fire'kę na przeciwniku i mam dodatkowy damage, więc to jest też przegenialne. Tego oczywiście może na nagraniu nie będzie widać, ale to czuję takie lekkie opóźnienia.
Być może załatwię rynek to na razem z Zedem, chociaż Zed w tej chwili nie ma ulti. Dobra. Sorry Zedzio, powiedział, ale ci nie dam fraga. Nic za darmo. I być może teraz jeszcze załatwię Branda, ale zobaczymy jak to będzie. Oczywiście już mi się odnowił praktycznie Hextech. Wydaje mi się, że on może mieć tutaj Warda, więc lepiej jakbym tędy zaszedł, ale to tam. No właśnie, więc zastanawiam się, Akali bardzo potężna postać. Dobra, ogarnąłem mapę i zabiłem. Sześć zero jeden dla mnie. No, ale fajne staty idą. Dobra, ja się cofnę. Ale ludzie, mówię wam, boli mnie tak ten ping cholery, nie? Oczywiście w tej chwili bez problemu mógłbym pusznąć tego mida, aczkolwiek aż tak bardzo mi nie zależy. To będzie, że naprawdę bardzo fajnie wygrywamy. Tak wam powiedziałem, że kupię teraz coś takiego. Niestety już mnie nie stać. Elegancko, elegancko. Niezmarnowany flash. Ostatnio grałem na rankedzie z Beastem, który... Cóż, tutaj był przeciwnik i on flashem się... On stał tutaj, to był przeciwnik. Następnie. Stąd flashem się tutaj. Stąd, o Jezus, flashem się tutaj. I chybił po prostu za pomocą graba. No cóż, głupota naprawdę nieziemska, bym powiedział. No ale cóż, na szczęście tak czy jak wygrałem, bo... Wykarowałem to Panteonem. Dobra, jak tam sobie Brown zabije, albo nie, nie zabije, bo mnie zależy, jak widać. Zed niestety nie ma ulti, aczkolwiek ściśnie Kha'Zix'a. Dobra, ja zrobię to jeszcze inaczej. Niestety się nie udało. Dobra, godlike. Co nic mi nie zrobią teraz. No chyba, że pójdzie grab, to wtedy będzie nieciekawie. Dobra. Dobra, Braum, niech weźmy lepiej tego trinketa. Nie! Przekombinowałem. Niestety ten, wiadomo, stuny, slowy, silence też był nie za ciekawy. Ale cóż, bywa i tak, bywa i tak. T
Ta Vayne tak się jakoś mam wrażenie, że pierdali na tym bocie. Mogłby jak to najszybciej puszczać go, a także zniszczyć wieżę. Ale ona się jakoś tak bawi, ja nie wiem. Czy specjalnie, czy nie? Zed ma ulti. Bardzo ładnie mógłby pocisnąć Vayne, która jest martwa. Dobra, może będzie quadra kill. Jeszcze nawet nie biegnę, bo albo w sumie. Elegancko. Dobra, on też go goni, to sobie odpuszczę. Takie bezsensowne gonienie fraga czasem nie ma sensu. Sam się o tym boleśnie przekonałem. What the fuck? Gdy tu Kha'Zix wejdzie, to go zjem. What the fuck? Dobra, elegancko. A że pisze good job, bo facet naprawdę fajnie gardą. Zasłonił mnie jak typowy brand. A nie jak uciekał gdzieś obok mnie czy coś takiego. No jestem po prostu z niego dumny. Dobra, coś takiego też jeszcze. Jeśli chodzi o Akali, warto też zastanowić się nad itemem takim jak Relia. Jeżeli osoby, które nie wiedzą, to jeszcze pokażę, nie ma problemu. To jest ten item. Ze względu na to, że no daje HP, a co za tym idzie, no Akali jest taką postacią, gdzie no cóż, wbija po prostu w sam środek teamfightu. Więc jednak trochę życia by jej się przydało. Zonia też jest ważna dla tej postaci, bez dwóch zdań. Dobra. Okej, elegancko. Dobra, tu już podwieżę nie planuję się rzucić. Przynajmniej na chwilę obecną. Na dłuższą chwilę obecną. I warto też pamiętać, jeżeli kupicie takie rzeczy jak Hextex, Deathfire'kę, żeby z nich korzystać, one naprawdę bardzo dużo dają. No i jeszcze kurde ten przegenialny spell wam. No zobaczcie, no praktycznie już ma full HP. A nie udało mi się, za mało range. Dobra, ja tutaj dalej się bawić będę z nimi. Mam 14-1, więc sami wiecie, rozumiecie. Dobra, to ja będę pchał tego mida, żeby wykończyć na amen. A przynajmniej na tyle, ile potrafię.
150 farmy, Zed ma 240, sami widzicie jak facet naprawdę ogarnął. Powstaje pytanie, dlaczego ja mam tak mało? Ze względu na to, że byłem tu i ówdzie, na każdej linii, to sami wiecie, rozumiecie jak to wygląda. No nic, za późno. Co znaczy za późno, za mało range miałem. Okej, ludziska się podaje. Dobra, to mam nadzieję, że ten odcinek łatwy stosunkowo był, naprawdę. Wam się podobał, zapraszam do komentarzy, subskrypcji, ocen. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos!